1968 roku podczas wydarzeń marcowych w jednym z gmachów UMCS-u Służba Bezpieczeństwa znalazła ulotkę, na której było napisane, nie wiem czy podrzucili, czy rzeczywiście znaleźli, było tam napisane: reżim komunistyczny w walce o lepszy dostęp do żłobu rozpada się. Otóż proszę Państwa, coś takiego właśnie się dzieje na naszych oczach. Lekarze rodzinni skupieni w Porozumieniu Zielonogórskim odnieśli spektakularny sukces w negocjacjach z ministrem zdrowia panem Sikorskim. No, a na domiar złego albo na domiar dobrego Trybunał Konstytucyjny uznał ustawę o Narodowym Funduszu Zdrowia za niezgodną z konstytucją i to chyba w kilkunastu co najmniej artykułach, także rzeczywiście bardzo ona jest niezgodna z konstytucją. Niezależnie od tego, w samym, że tak powiem, w samej Grenadzie pojawiła się zaraza, to znaczy rozmaici politykowie próbują wysadzić siodła Leszka Millera, premiera i szefa SLD zarazem, wykorzystując, że jest trochę chory. Nawet mówią niektórzy, jest taki choreńki, że nie może wykonywać obowiązków premiera i szefa SLD jednocześnie. Ciekaw jestem, że nikt nigdy nie zakwestionował takiej możliwości w przypadku generała Jaruzelskiego, który był premierem generałem, szefem partii, nie wiem, szefem WRON-u jeszcze tam kim, tylko dusza zapragnie był i wszystkiemu, jak się okazuje, podołał. No, zobaczymy, czy pan Leszek Miller rzeczywiście podda się tej presji, czy też wyjdzie ze szpitala, jak nie przymierzając pan Jezus z grobu i porazi wszystkich nieprzyjaciół swoich. Ale to zostawiamy na boku, dlatego że wyśmienitą okazję stwarza wyrok Trybunału Konstytucyjnego uznający za niezgodny z konstytucją ustawę o Narodowym Funduszu Zdrowia. Rząd ma przygotować nową ustawę w terminie 11 miesięcy, bo do końca roku będzie obowiązywała ta ustawa niezgodna z konstytucją. No jak to w państwie prawnym, wiadomo, coś musi obowiązywać. Ale stwarza to dobrą okazję do dyskusji na temat zasad funkcjonowania, a przede wszystkim finansowania ochrony zdrowia. Od kilkunastu lat głosimy z uporem tezę, że wszystkiemu winne jest publiczne finansowanie ochrony zdrowia. Zwracam uwagę na to, dlaczego pan Mariusz Łapiński, były minister zdrowia, dostał zadanie przeprowadzenia reformy. Poprzednio rząd pana premiera Buzka przeprowadził reformę, tworząc kasy chorych, 16 wojewódzkich i 17 mundurową, w których to zarządach kas chorych, administracji całej, ulokowane zostało zaplecze polityczne sojuszu, nie sojuszu, tylko Akcji Wyborczej Solidarność, no i Unii Wolności być może też. No i bez likwidacji kas chorych nie można było oczywiście dokonać wymiany personalnej, a zaplecze polityczne Sojusz Lewicy Demokratycznej też chciało trochę podziubać. Otóż nie było innego wyjścia. Pan minister Łapiński opracował pomysł wysiadania zaplecza politycznego AWS-u z administracji ochrony zdrowia i opracował ten, wpadł na pomysł Narodowego Funduszu, bo dzięki temu mogła tam się włączyć do tego, na te synekury mogło przejść zaplecze polityczne SLD. To oczywiście nie miało na celu żadnego dobra pacjenta, ani sprawności ochrony zdrowia, gdzieżby znowu. Ani jedno, ani drugie, mówiąc nawiasem, bo już w czasach narodowych, w czasach kas chorych zaczął narastać dług szpitali. No i zmiana kas chorych na Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia wcale nie zahamowała tego procesu, przeciwnie, nawet go przyspieszyła, a bunt lekarzy rodzinnych, którzy już nie mogli się zadłużać tak jak publiczne szpitale, po prostu tylko był kroplą, która przepełniła czarę. I proszę Państwa, prawdopodobnie rząd znowu skleci jakiś taki projekt, który będzie skierowany na to, żeby tych synekur się nie pozbywać, żeby
jakaś banda mogła pasożytować na publicznych pieniądzach przeznaczonych teoretycznie na ochronę zdrowia. Dlatego prosiłbym o zastanowienie takie, czy rzeczywiście nie pójść na całość, nie poprzeć projektu radykalnej prywatyzacji ochrony zdrowia, która uwolniłaby nas od wszystkich tego rodzaju patologii, bo dopóki będzie publiczne finansowanie ochrony zdrowia, zawsze jak nie takie, to inne patologie wystąpią. Zwracam uwagę, że dzisiejszy system polega na tym, że najpierw rząd zabiera obywatelom pieniądze, między innymi pod pretekstem, że ich będzie później leczył, a potem im trochę tych pieniędzy oddaje właśnie w postaci limitów na leczenie. Ponieważ w międzyczasie część tych pieniędzy jest zwyczajnie rozkradana, część jest marnotrawiona właśnie na takie twory administracyjne rozmaite, które znaczną część tych pieniędzy przejadają. No a to, co ta reszta, która zostanie, jest przeznaczana rzeczywiście na leczenie, no i ze wszystkimi konsekwencjami takiego procederu. Otóż my proponujemy, żeby państwo przestało odbierać ludziom pieniądze pod pretekstem, że ich leczy, a wtedy ludzie będą mieli pieniądze na to, żeby się leczyli już na własny koszt. Przede wszystkim będą sami decydowali o tym, na jakim poziomie chcą ochronę własnego zdrowia finansować. Nie tylko z punktu widzenia ekonomicznego zatem jest to racjonalne, ale i z punktu widzenia zasadniczego, ponieważ prywatyzacja ochrony zdrowia poprzedzona obniżeniem podatków zwiększa zakres wolności ludzkiej, na czym zawsze nam zależało.